Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam wszystkich, o może zastopuję. Witamy was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem oczywiście Wojtek, jest ze mną Madzia. Jestem, dzień dobry, jeszcze nie żyję. Tak, jeszcze nie, jeszcze. I witamy was oczywiście w kolejnym odcinku The Sims 4 w Krainie Magii. No i co, mamy ambrozję. No mamy. Mamy ambrozję i słuchajcie, ona nawet jest u mnie już w ekwipunku, ja tutaj przeniosłem simy. I słuchajcie, plan jest następujący. Zważywszy, że dzisiaj Wojciechem wbijamy poziom mistrzowski, na poziomie mistrzowskim możemy nauczyć się zaklęcia antyśmierci. Więc ambrozja zostanie sklonowana i w dwóch egzemplarzach sprzedana, więc zarobimy za to, uwaga, uwaga, uwaga. 5000! 5066 simoleonów, więc będziemy bogaci. Przyda nam się, przyda. Mam wielką nadzieję, że nam się przyda, bo słuchajcie, plan jest też taki, że później, jak już będziemy mieli trochę więcej kasy, wybudujemy taką fajną piwniczkę obok może piwniczki dzieci, gdzie będziemy dodatkowo szkolić się magii i ogarniać bardziej eliksiry, ale Wojtek już pójdzie do normalnej roboty. Także jak tylko cię wskrzesimy, co mam nadzieję, że nastąpi dzisiaj. Też mam taką nadzieję, ale znając nasze szczęście, to tak, za 5 odcinków. No, oby nie. Także słuchajcie, Wojciech teleportuje się do Krainy Magii, a my wam oczywiście przypominamy, że jeżeli seria wam się podoba, pamiętajcie o zostawieniu łapki, komentarza, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi, włączcie dzwonek, wpadajcie też na G2A i dziękujemy wspierającym. Tak, dziękujemy bardzo. Magda posłucha, tak. Nie, bo tak się zastanowiłam, czy o wszystkim dokładnie powiedziałeś, wiesz? Wiesz co, ja już mam to, słuchaj, tak wyryte w głowie, że... Dobra, i pozbierajmy jeszcze te drobinki może, chociaż one chyba... Ja się musiałam upewnić, no. Ale to dobrze, 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 że się upewniasz, bardzo dobrze. No. Trzeba bardzo czasami, dobrze. No, mieć większą uwagę na męża. Dokładnie. Dobra, to będziemy w takim razie eksperymentować, tylko wpierw zjemy jeszcze te drobinki, ale to one niestety chyba bardzo, jakoś dużo nie dają, jeżeli się nie mylę. Nie, no Wojciechu, czekaj. Tak średnio dawały, ale wiesz co, jakbyś ten... Hmm? Z której magii my mamy najmniej? Chodź, kogoś się pouczymy, kogoś szepniemy zaklęciem i nam się wbije. Wiesz co, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba z magii złośliwej mamy najmniej. Tak, mamy 2 na 7. No to idź do tej, niech ciebie nauczy. No i tego. Czekaj, gdzie jest ta nasza koleżaneczka? O, tu jest, ona jest od złośliwej stoi. Chyba. Ta. I weź, niech ona cię troszkę nauczy, no i nam szybciej się wbije. O, nie możemy. Poproś o rytuał entuzjazmu się mają zaklęcia, wyzwij... wiesz co? Poproś o trening magiczny. To też troszkę daje, nie? Mam ewentualnie nadzieję. Pójdziesz w garze, troszkę pomieszasz. Tak, pomieszamy też w garze, to na pewno, no chyba, że podczas tej rozmowy z nią nam wpadnie, no to już będzie w ogóle elegancko. Wojciechu, idź. Nie wiem, on się już chyba nie może doczekać, żeby się nauczył antyśmierci. Tak, ja już słyszałam na temat tego, co się będzie działo, jak ja już będę znowu ożywiona, no. I wcale entuzjastyczne to nie było. Mówisz? O, twój ton tego nie wskazywał, wiesz? Że ty się cieszysz w ogóle. Ja się oczywiście, żeby nacieszyć. Przecież będzie miał się kto dziećmi zajmować. Ja dam mi to do pracy, daj mi spokój. Albo nie, ja będę się czuła, wiesz, pokrzywdzoną żoną, że chcesz ze mnie zrobić kurę domową i ja wyjadę na studia. O. Aha. Tak. Ja się będę chciała dokształcić. Pięknie, pięknie. A to kto? Sabrinka jakaś? Sofia Björksen. Ona była z tego. Bjorn. Oni byli z tego, Winterburga, nie? Chyba tak. Tak mi się wydaje. I patrz, nagle wszyscy się czarodziejami. No nie? O, czekaj, tu się fajtują. Kto wygra? Ja myślę, że on. O, a to jest mąż mojej przyjaciółki. Tak? No. Darel? O, i przegrał. Tak. No jaka ciabajda. Nie dziwię się. Nie dziwię się. No dajcie mi tego mistrza już, nauczmy się antyśmierci, wróćmy do domu, wskrzeszmy Magdę. Tylko żebyśmy mi się też nie przeładowali. Bo jak się przeładujemy magią, to już w ogóle będzie kicha. Oj, to pójdziesz do jacuzzi, rozładujesz się, czy pod prysznic. Chociaż w sumie my chyba mamy zaklęcie rozładowania. Ja się nie wiem. Chyba nawet nie będziemy musieli eksperymentować. Bo chyba nam wpadnie zaraz. No. No jest! Tak jest! Mamy to! I dwa kolejne punkciki. Co my tu możemy? A, tego nie możemy. Talent mentorski, tego raczej nie będziemy brać. Magiczna promocja, 50% zniżki na wszystkie zakupy na targu. Nie. To też w sumie nie ma sensu. A to właśnie ta kula niżej? Kontrola stopnia przyrost poziomu naładowania magią zostaje. A czekaj, co nam da magiczny rezonans?
Aha, czyli w Krainie Magii jesteśmy potężni, to bez sensu. Mistrzostwo w pojedynkowaniu się... A co my tutaj mamy? Rozładowanie. To tego na pewno się nauczymy, bo w razie czego. Spadek napięcia, perfekcja w praktyce, mistrzostwo złośliwości i okiełznanie nieokiełznanej. Myślę, że możemy wziąć perfekcję w praktyce, bo to będą te praktyczne wszystkie zaklęcia, to myślę, że będziemy je bardziej używać. To dawaj. Tylko, że wiesz, w razie czego jak wbijemy poziom mistrzowski, to w sumie możemy sobie też w razie czego to drzewko przebudować, więc myślę, że tutaj nie będzie problemu. Dobra, teraz tak, gdzie jest nasz ten czerwony przyjaciel od nieokiełznanej magii? Tu jest, halo, chodź tu. Czy my możemy się do ciebie nauczyć? Poproś o możemy już poprosić? Mm-hmm. Tak? No to proś jak możesz, no. Jeszcze będziesz się zastanawiał, czy chcesz. Ale to jeżeli ja się dobrze orientuję, to jest zaklęcie duplikacji, czyli będziemy mieli co? No to dadzą ci duplikację, a potem poprosisz jeszcze o jakieś tam szkolenie i wtedy cię doszkoli z tego naszego zaklęcia, co go potrzebujemy. Tak, nauczyliśmy się duplikacji. Jest duplikacja, dobra. No i zostaje nam antyśmierć. Dobra, no to teraz klikaj go i pytaj, czy tam może ciebie nauczyć tej. Czekaj. Entuzjazmu się... Wiesz co, wydaje mi się, że ostatnie zaklęcie, ewentualnie poproś o trening magiczny. Ale wiesz co, czekaj, my chyba szybciej zdobędziemy to zaklęcie, po prostu się ćwicząc. Tak no mi to się próbuj, wydaje, więc bo my już zobaczymy. Jesteśmy na tym poziomie, co trzeba. Tak. No i teraz plus jest fajny taki, że możemy sobie... co my możemy? Możemy siebie zduplikować i nasz sim będzie jako nasz przydupas. Naprawdę? Tak, więc mogę sklonować sam siebie i wydać mu polecenia. Gotuj, sprzątaj, wszystko, nie? Dawaj, ucz się tej antyśmierci. Czekaj, bo rozumiem wizję dwóch Wojtków mamy w domu. Mamy antyśmierć. Fajnie. Przywróć duchowi jego pierwotną fizyczną formę. Wracaj do domu, ja chcę żyć. Ja Wracam. Chcę w końcu posmakować kebaba. Ale mi się śmiał, jakby Wojtek szedł i nagle go piorun pierdyknął i byłby po ptokach. A nie, to musiałby być tak oszołomiony czy coś. I ty nie wywołuj tych piorunów z lasu, już ostatnio mnie trzasnąłeś. Dobra, szybko wystarczy. Do domu. Chodź, bo tutaj deszcz pada. O, jak biegnę. No dobra, ale teraz tak, zanim jeszcze cię wstrzyś... No jaki zanim? Czemu no poczekaj, zanim? No jeszcze trzeba w razie czego powielić ambrozję. No dobrze, rób. Nie, bo krzesełko przeszkadza, postaw na blacie. O Boż. Magia, zaklęcie, powielenie. Nie, zostaw te dzieci. Zostaw dziecko. Klonuj ambrozję. Tak, mamy sklonowaną. Ale patrz, ta jest tańsza. 2300 kosztuje, a ta 253. To jest oryginalna. To co, jeszcze raz? Nie. Słuchajcie, umówiliśmy się z Magdą, że mamy zasadę, że jeżeli używamy magii do klonowania, to klonujemy tylko raz jedną rzecz. Umówiliśmy się, ty to powiedziałeś, no bo, ja nie miałam wiele do powiedzenia. Słuchaj, możemy sobie teraz tutaj stać jak dwa debile, klonować tą ambrozję i potem co, w następnym odcinku będziemy mieli, kurde, Hogwart? No debile też tam są fajni, wiesz? No. Tam, cicho już. Proszę bardzo, magia, zaklęcia, antyśmierć. Wake up! Wstawaj! Przestanę w końcu cieknąć. Chyba niech ci się to uda. To się zawsze udaje chyba. Nie zabij mnie jeszcze bardziej niż trzeba, bo jestem głodna i chcę kepsa. No i co? Jej! Żyję! Powróciła! Dobra, teraz kochany, słuchaj. Żadnego pływania ze mną w basenie, wypuszczenia mnie na dwór podczas burzy i w ogóle ja jestem teraz specjalnej troski, tak? No. Para simów w jedno serce. No nie wierzę, no naprawdę musimy się hajtać od nowa. A ja ci mówię, jaki to jest przykry obowiązek. Ja ci mówię, bądź taki dalej, pojadę sobie na studia, sam z dziećmi zostaniesz. Ja, ale w końcu się, słuchajcie, udało. Nie wierzę w to, naprawdę. Po ilu to odcinka? Nie wiem, ale w końcu się udało. Jezu, jak dobrze, Boże Święty. Co ty, dziecko, głodne jesteś? Dobra, to ja myślę, że wyczarujemy jakieś tutaj arcypychota, proszę bardzo. Burgera. Co wyczarujemy? O, łosoś... I zepsuty. No nie, chyba żart. Ej, ale 54, sprzedajemy. No to sprzedawaj, ale weź coś A nie mogę takiego... tego sprzedać, aha. To musimy... Bo zepsute, no. To a to zrób raz. Coś takiego, wiesz, żeby dzieciaki sraki nie dostały potem. Byłoby może ambrozję im dajmy do zjedzenia.
O, hot dogi wspaniałe. O, o patrz, już. Może to wie, co dobre. Już się rzucił. Dobra, proszę ładnie, dzieciaki, jeść, to schowamy do lodówki. O Boże, jak dobrze, patrz, żyjesz. Żyję. A to kto? Słuchaj, 20 o. odcinków. A to ten twój dziadu od magii przyszedł. A co ty chcesz? Ja ci żadnych kluczy nie ma. Ja, ty już mnie nauczyłeś wszystkiego. Idź sobie stąd. Marionetka. Czekaj, 20 odcinków w Krainie Magii, ale myśmy w międzyczasie zmieniali nazwę serii, nie? Nie. Nie? Nazwa serii była zmieniona w momencie, kiedy zaczęliśmy magię. Dopiero? Tak. Aż zaraz sprawdzę. Czyli 20 odcinków nie ożywiałeś. No, sporo. Czekaj, przygody w Sulani. Tak, miały 12 odcinków. A gdzie jest playlista? Ty nie zrobiłeś playlisty nie ze mną. Nie ma playlisty? Nie ma. To będę musiał zrobić. No, potworzonych jestem, nie ma. No to de facto 20 odcinków musiało być. No, sporo, sporo, sporo. Jeszcze zobaczę. A czekajcie, czy tobie się wszystkie... Ja to znajdę? A nie, tobie nie pouciekały te... Ja jestem mądry człowiek, wypraszam sobie. Tak, także u ciebie robota mi uciekła. A robota to na pewno. Dobra, dzieciaki, proszę iść spać. Ej, zauważaj, że te sulanijskie duchy tylko tutaj na dole są? No myśmy tu piwnicę zajumali, że tak powiem. Ale jej nie było w Sulanii przecież, przecież ja ją dorobiłem do tego domu. A nie, faktycznie. Nie, dorabiałeś tam. Faktycznie, my ją przenieśliśmy. To może dlatego. Dobra, Madzia, posprzątaj. A ty tu w ogóle coś gotowałaś, halo. No coś próbowałam, no. Dobra, dziecko to zostaw. Czekaj, mówisz, zrobię, nie, zjem. Zobacz, masz pracę. Nie poszła ci praca. Ale to jest już ta praca, jak byłam duchem, tak? Ja już sobie wziąłem, jak a, się przeprowadziliśmy. Tak. Tak. Ale tamta, jaką miałam wcześniej. Nie wypuszczaj mnie na dwór, jak padę, jeszcze mnie znowu trzaśnie, no. Możesz tu być, czemu ty mnie tak stresujesz? Dlaczego ty spadłeś? Ja się patrz, wychodzisz. Czy ja znowu po raz drugi wyjdę za ciebie? Spokojnie, znowu. W razie czego mam ambrozję, poza tym umiem już zaklęcie. No. Tak, i mówiłam 4 odcinki temu, że tak to się skończy. No, a zabijemy Madzie, ożywimy Madzie, zabijemy, ożywimy, bo będzie atrakcja, no. Ja się nie zgadzam. O Boże, nie wiem. O, gdzie a walło? To na ciebie był ten piorun. Ale wiesz co, ludzie nam też pisali, że... Tam, gdzie walnie piorun, bardzo często może się pojawić jakaś wartościowa skałka. Ach, już myślałam, że jednorożec. Nie, tylko że tutaj to ciężko będzie wypatrzeć. Boże, motyle podczas deszczu, przecież to nie jest normalne. No, bo to jesteśmy, wiesz, blisko Krainy Magii, to te wpływy. A może. Także wiesz. Dobra, jak tutaj wygląda sytuacja z Wojciechem? Praca za 15... Gdzieś w ogród tam chyba. Strasznie tu się tłucze. Tylko że tu nic nie widzę, jest ciemno. Ale nie widzę tutaj żadnej skałki nigdzie. Może rano wyrośnie, wiesz, jak grzyb po deszczu. Możliwe, bo to się w sumie i tak nie pojawia jakoś tak. Czemu to dzieciątko wstało nasze? Co tu się wydarza? Przecież... A, bo mamusia, no tak, ale... Mamusia żyje, ale no. Śpij dalej. Śpij, nie budź mamy. Właśnie. W sensie nie zaczepię mamy w ogóle. Ewa jest zbyt wystraszona, by zasnąć w łóżku. Aha, wszyscy się obudzili. No dobra, no nie, no wiesz... Dziecko, mamusia wróciła, to nie, no trzeba. No, zresztą, zobacz, ty jesteś wypoczęta, jak nowo narodzona. A ty nie masz zaklęcia, żeby mnie tak stuknąć, żebym była bardziej wypoczęta? A, właśnie chyba nie mam. No to też się możesz nauczyć. Nie ma chyba. A w ogóle ja nie wiem, czy takie zaklęcie jest. Było coś. Czekaj, w niokieł znanej jest, to raczej nie. Ale jest ten eliksir, pamiętasz? Eliksir jest, to tak. No, wszystkich tych cech to myślałam, że zaklęcie rytuał też dadzą. Wstąpienia. Czekaj, zdjęcie klątwy. Nie, to musi być gdzieś żałość, dezorientacja, furia, oszczypecenie, uprzedmiotowienie, radość, zauroczenie. Nie, nie ma takiego. Ale jest eliksir. To na pewno. Będziesz mi eliksiry ważył. Ewentualnie. Właśnie, bo my sobie kupiliśmy ten garnek w końcu? Nie. Mieliśmy kupić. Halo, gdzie to ojciec śpi? Dobranoc. Proszę iść spać. Ewa ucieka. Drugi ucieka. Nie wiem, co tu się dzieje w ogóle. Prawda, nie wiem. A ja bym prysznic prosiła chyba. Tak, mówisz? Ja chcę. No i patrz, i obudził, no. I obudził. Dziecko! Co tu się wydarza? Kurczę, dlaczego ja nie mogę na dziecko dać magii? Dlaczego? Co ci no jest? No powinno być. Aha, brudna pieluszka, świetnie.
opieka nad małymi dziećmi, przewiń. A wiesz co, my go nie możemy wykąpać, bo nie mamy wanny. No to do Tomka się chodzi dziecko kąpać, no przecież to już przerobiliśmy kilka odcinków temu. Wiesz co, ja mam pomysł. Na dworze postawimy wannę, tak. Może piorun trzaśnie. Czekaj, czy to jest wanna? Jakąś taką... A weź taką drewnianą, o tą niżej. Tom? No. No, 1600 kosztuje. O, Ambrozję se sprzedaj. Aha. No. Weź na tym na kodzie postaw. Bo ja tam te powiesiłam. Grabie tam wiszą, gdzie ty to chcesz stawiać. I tak dalej. Objects. O. Ej, no kurde, elegancja, no. Francja po prostu. Nie widzisz, dziecko się wykąpie. Wykąp Adama. Proszę bardzo, Adam, idziesz do kąpieli. O, no zresztą nawet o, widać, że... Adam leci. Nie, o, nie, jak do kąpieli, to idę spać, no. No właśnie, chyba... Nie, on musi zejść na dół, po czym Wojtek do niego przyjdzie. O, o, młoda zajumała mu łóżko. No właśnie widzę. Aha, aha, się wymienili w ogóle. Oj, nie wierzę, co tu się wydarza. Czekaj, czy, może o, młoda też trzeba. Ale wiesz jej... co, ja wnioskuję o jedną rzecz. Koloryzację włosów i zmianę fryzury. Tak? No tak, no ja tutaj już na plaży nie jestem. Ja chcę tu wyglądać tak poważniej troszeczkę, co? No to będę musiał ci sajwa wysłać. Także się odpicujesz. Dobrze. To ja chcę. Także się odpicujesz. Czy tu się kompu robi? Weź jeszcze raz tam na mnie. Ej, czekaj, bo co tu się dzieje? Spauzuj. No. Spauzuj, wiesz co, może tam te pierdoły trzeba usunąć. Obróć właśnie do prawej. W drugiej prawej, tak. Co ci ten duch przypomina za lampą? O, z Concrete Genie. No, też mi się tak faktycznie skojarzyło. Strasznie. Faktycznie. Wiesz co, wejdź na górę i wejdź w wysokie ściany, być może te przeszkadzają. Ale nie, wiesz co, nie. Mi się wydaje, że to jest kwestia tego, że oni uciekli przed piorunem. No to spróbuj jeszcze raz, ale tam jakieś grabie wiszą, jeszcze jakieś opony czy coś. Ja tam tego nawieszałam, żeby to wyglądało. Czekaj. Bo oni jakoś nagle o, patrz, widzisz? Czyli jednak to chyba był piorun. No chyba się przestraszyli, że ich trzaśnie. Tak. Aż takie smażone dziecko w wannie. O, sama sobie prysznic wzięłaś. Bo widzisz, ja wiem, czego ja potrzebuję. Także sympatycznie. Młoda śpi. Młoda śpi, ale też by trzeba ją było wykąpać. No to jutro tak. Może też deszcz napada. To słuchaj, jak ja już żyję, to weź ty Boże usuń już ten mój nagrobek, co? Czy tak, ja sama mam usunąć usuwamy? Jak ten, jak save dostanę? Czy na pamiątkę zostawiamy? Ja nie chcę takich pamiątek. A czekaj, a ja mam pewien pomysł. No nie duplikuj tu już nie, mnie, nie, czekaj. Aha, dobra. Czyli nie da rady. No nie, bo ja już wylazłam z tego grania. O Jezus! Ja myślę, że... jak działa ta machineria pogodowa cała? Co tam jest na nią potrzebne? Nie wiem, bo ja nigdy nie używałam, ale podejrzewam, że kasa. Młody, ty sobie to chyba to jaja robisz. Co ty tu kto robisz? Co robi? Kto tą patelnię moją wziął? Jest moja ulubiona patelnia do schabowy. O, proszę, jak się przebrała Boże, już. Patrz, jak ja wyglądam, no, jak człowiek. Normalnie. Zabierz mu tą patelnię, no, to jest moja ulubiona czekaj, patelnia. Czekaj, wychowawcze, no czemu ja nie mogę go ten... Opieka nad małymi. Halo, młody, co tu jest? Moment, wychowawcze. Patrz, nie można. To nie wiem, może on się bawił jakoś tak czy coś. Nie wiem, siku chce. Nie wiem, co on robił, ale to było dziwne. O, czemu on wyszedł na dwór? Idzie na dwór. W żadnym wypadku. No niech wracaj idzie, może go do domu. I do wyra, powiedziałem. Niech idzie, może go trzaśnie w o, końcu. Matko. Dobrze, to teraz tak. Po pierwsze, proszę mi pokazać kalendarz, bo chcę wiedzieć, jaka będzie pogoda w najbliższe dni. No, o, nawet całkiem niezła. Może być okej. Dobrze. I proszę mi pokazać rozwój emocjonalny naszych dzieci, kiedy są urodziny naszych dzieci. Rozwój emocjonalny naszych dzieci jest tragiczny. No tu, no i tam na górę, proszę. Gdzie tam na górę? No na imię najedź. Tu, imię. O, 23 dni. Nie, to one tak szybciej. Chyba troszkę nam dorosło. Nie, my na pewno ich szybciej. Słuchajcie, tutaj pisaliście nam, żeby najlepiej wbić trzeci poziom zdolności i ewentualnie ale wtedy... Ale na wszystkim to miało być, czy na trzech cechach? Podobno na wszystkim, ale wiecie co? Aha. Wydaje mi się, że to chyba nie ma za bardzo jakiegoś takiego... Znaczy, wiadomo, komunikację, korzystanie z nocnika to możemy sobie, wydaje mi się, darować, bo to chyba nie będzie miało żadnego wpływu.
ale komunikacja i myślenie, myślę, że to możemy wbić na chociażby ten trzeci poziom, żeby był, a tutaj reszta to, resztę to sobie w ogóle, bo tutaj na przykład młoda w ogóle nie umie korzystać z kibla. Więc dobra. Bo ona ma taką cechę, że jej nie nauczysz. Sprzedajemy. Dobrze. Boom! 4900. Pięknie, sympatycznie. Wiesz, a po co się mnie kiedyś uśmiercić? No, ja tam nie wiem, ale ja myślę, że skoro wróciłaś, to... O, skoro wróciłaś, a z duchem ty ci się też podobało. Zaspokoimy oboje swoje potrzeby. Dobrze, popieram. Chociaż mój pęcherz na to nie wskazuje, no ale dobra. A ponoć to jest wskazane w trakcie, wiesz? Ja nie wiem, no. Nie próbowałem. Bo to znaczy, no, ja tak w jakimś filmie słyszałam, że to bardziej wzbudza wszystko. No. Dobra, ale w ogóle to tak, to... O nie, rachuneczki, proszę. Na dzień dobry przyszły. Patrz, widzisz, tylko się ocknęłaś. Ty w ogóle za 22 godziny oni zostajesz. Oni pieniądze wyczuli. A Wojciech, od razu robimy to, co mieliśmy zrobić wcześniej. Czyli porzucamy pracę i znajdziemy sobie nową, chociaż my w tej pracy chyba ani razu nie byliśmy, taka dobrą sprawę. Tak, porzuć. I teraz tak, ogólnie to właśnie jeszcze toaleta i prysznic. I weźmiemy... I kim ty teraz będziesz? Nie wiem właśnie, wiesz? Zastanawiam się. Zostań ginekologiem. Lekarzem? Tak. Ale wiesz co, ale to musielibyśmy, najgorsze w tej pracy jest to, że my musielibyśmy się do niej, wiesz co, przełączać czasem. Chodzić, tak. Chodzić, no także to jest chyba ten najgorszy taki... To zaraz może zrobimy jak ktoś do mnie dzwoni. No, koleś, ja już osiągnąłem swój podrywa, cel magiczny. Wiesz? On cię podrywa, jestem tego pewna. O, patrz, już sprzątasz jeszcze po sobie. No tak, no w końcu ja mam się propozycję. Nie moczy, no to... Kupmy tą rumbę, co? No... Ewentualnie może, wiesz co, chociaż nie, a tylko, że ta rumba się tu nigdzie nie zmieści za bardzo. Chyba, że tu by ją... Ja nie pamiętam, gdzie myśmy ją wtedy postawili. No, może być tam. O, a pamiętasz, co mi obiecałeś, jak będę żywa? Czy ja dobrze pamiętam to, czy myślę, że kota? Tak! Dobrze. I pieniądze mamy. Dobrze. Tylko znajdźmy, gdzie jest odkurzacz. To od razu też, wiesz, drapaczek dla kota, kuwetę dla kota, miseczkę dla kota i jakąś zabawkę. To wydaje mi się, że dobrze by było... Co? No, słucham. Dobrze by było, jak to otrzymasz ode mnie save'a, to sobie tam urządzisz. Aha, zrób to sama? Dobrze, to sobie nawet lepiej. A w następnym odcinku będziemy kota adoptować, tak będzie chyba najlepiej. Dobrze, okej, może być. Także mamy nasze oko, kobry, czy tam czegokolwiek. To poustawię od razu. Mogę nawet magię. Zacznij sprzątanie robotku rzeczy. Nie, czekaj, gdzie tu się... A, dobra, praca. Na tej stacji produkującej. Artysta sceniczny, astronauta, autor, biznesmen, ekolog. Ekologa, no to standardowo odpada. Media społeczności. To weź od razu zaznacz może same te prace na cały ten etat, co? Co to jeszcze jest? Wolny strzelec to nie, wojskowy, twórca stylów, tajny agent, sportowiec. Ja myślę, że będę tajnym agentem. Chciałam cię w politykę wmieszać, ale że mamy sprzeczne poglądy, no to może lepiej bądź agentem. Mówi, a w sumie nie byłem nigdy politykiem. No bo media społecznościowe... Spoko. Media społecznościowe... Nie męczą na przykład. Mnie też. A może guru techniki będę? O, ja to już tyle razy przerabiałam, no ale jak chcesz. Ewentualnie ścieżki kariery myślałam, e-sport żebyś, i przedsiębiorca ze startupem. Czekaj, weź tam jeszcze do góry, co tam było. Astronautą mógłbyś być. Wiesz co, ja kiedyś byłem astronautą i mi się to średnio podobało. Bo tam trzeba bo tam w pewnym momencie trzeba to... Chociaż z drugiej strony to by troszeczkę nawiązywało do ciebie, bo moglibyśmy jakieś tam te roślinki chyba z kosmosu poznosić, nie? Dobrze no, pamiętam? No właśnie o tym pomyślałam, że jakieś... Rządka byś przywiózł nowe. Dobra, no, Wojtek astronauta, tak niech będzie. No to jeszcze teraz kup szachy, no. Szachy? A patrz, ty sprzątasz coś, wróciła już sprząta. No niech ten dom wygląda, no bo Boże, bez kobiety to tu brud, pleść i mech porośnie w domu. Nie, no, ten koleś, spadaj na drzewo. Nie wolno tak. Chociaż czekaj, no widzisz, nadzieję mu zrobiłeś, bo tyle czasu z nim spędzałeś, no i co? No właśnie, przynajmniej przestało padać, to najważniejsze. No a powiedz mi, czy ja tych bananów moich nie mogę ewoluować? Ewoluować nie, ale można je zebrać. O, widzisz.
Sprzedaj banany, sprzedaj wszystko. O, tu też widzę porosły, więc domyślam się, że... Bo to zbieraj, tutaj... o widzisz, jeszcze ja trochę hajsów zarobię. Oj, to powiem ci, że całkiem sporo. No, jeszcze tam na tamte krzaczki pójdę zaraz. No teraz tak na dobrą sprawę, bardzo ważne jest też to, że Wojtek nauczył się zaklęcia wzrostu i tej... Bo czekaj, bo Florę... Znowu ktoś do mnie dzwoni. Koleż, spadaj na drzewo. To twoje Sabrina. Nie wiem, kto cała. To był. O. Nie wiem, kto to był, nie znam się. Ja widziała. Czekaj, w której kategorii... pamiętasz, w której kategorii było to zaklęcie... Nie. O, miałeś, cofnij. Florę na górze. Ale nie o to mi chodzi. To jest chyba to. To jest wzrost. Dzięki temu będziemy mogli wyczarować jakieś rośliny. Tak zupełnie po prostu w tym miejscu, A jaka to jest kategoria? Praktyczne. No to idź sobie, trzaskaj tą praktyczną. Także będziemy musieli ją tylko czekaj, wiesz co, ja bym chciał tego... O, tu są ustawienia, czyszczenie automatyczne, no, włączone. Tu. I teraz jeszcze raz, żeby co tam 6 godzin? Co 12. 12? Co 12? A masz południe i ładna taka siesta, drzemka. Tak, dokładnie. Ale ja myślę, że w tym momencie możemy zakończyć dzisiejszy odcinek, bo dobrze. Tutaj się dużo wydarzyło. I tak, w końcu już, żyje. Tak, Magda w końcu żyje i tutaj w następnym odcinku pewnie będzie kot, zaręczyny, ślub, wszystko naraz, więc się będzie działo, pieniędzy nie ma. Właśnie! I obiecałeś imprezę na wskrzeszenie. Ech. Na zmartwychwstanie. No nie pykło. No cóż. No i pykło, jeszcze to zrobimy w następnym odcinku razem z zaręczynami. Zrobimy w następnym odcinku razem z zaręczynami. Tak to połączymy. No. Także słuchajcie, my wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. Jeżeli odcinek wam się podobał, pamiętajcie zostawić łapkę, komentarz i subskrypcję. Wpadajcie na wszystkie SM-ki do Magdy na kanał, bo ona też prowadzi Simsy, Minecrafta i inne fajne rzeczy. Także zapraszamy. A wam za dzisiaj dziękujemy. Była Madzia. Byłam. No i co? Słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się, cześć i pa pa. Pa pa.